Koło Polskie. MTV24, Małgorzata Koreńska. Moim gościem jest Janusz Gromek, prezydent Kołobrzegu, miasta... Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Miasta oddalonego, ile właśnie, panie prezydencie? 900 kilometrów. A ja już jestem w tym roku, jak nigdy w życiu, 3 razy w Krynicy. Pierwszy raz byłem na zarządzie SGU, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Następnie byłem na forum ekonomicznym też. Znaczy pierwszy raz w ogóle w historii byłem na tym forum. No i dzisiaj jestem na kongresie. Na kongresy jeżdżę co roku. A to jest niemałe wyzwanie przejechać te 900 km. Ale już się dobrze po tej Polsce jeździ, bo od nas szóstką, później trójką. W większości jest to 2 razy S, 2 razy 2 SK. No i na czwórkę. Tylko że niestety na czwórce były koreczki i tam zblokowało się, ale idzie przeżyć. Czy problemy uzdrowisk nadmorskich są inne niż górskich? Problemy? Nie. To jest kwestia tylko tego, że różnica między uzdrowiskami górskimi a morskimi jest taka, że my leżymy nad morzem, a górskie leżą w górach, czy przy górach. Problemy są te same. Czyli? Patrząc na to, żeby odpowiednia ilość kuracjuszy była, odpowiednie pieniądze przez ministerstwo przygotowane, a kwestia tego, czy dany dom zdrowiowy, czy przepraszam, sanatorium ma standard taki czy taki, to już jest osobny problem każdego gestora i właściciela tej bazy, czy sobie remontuje, czy nie. Także ja uważam, że takie właśnie nasze spotkania na kongresie i walka o byt uzdrowisk to jest wspólnym naszym celem wszystkich 45 uzdrowisk w Polsce. Bogactwem Krynicy Zdroju są wody mineralne, natomiast uzdrowiska Kołobrzeg to jest... Borowina, oczywiście także Solanka, oczywiście joty nad morzem, spacer na plaży to daje dużo pozytywnych odczuć kuracjuszowi i turyście, także wymiana mieszkańca z gór nad morze i z morza na w góry, bynajmniej ja tak patrzę, to jest korzystna bardzo. Chodzi o jod. O jod u nas, ale tu o ten taki inny też klimat specyficzny. Ja się nie za wysokich górach dość dobrze czuję. Jak by pan zachęcił do przyjeżdżania do Kołobrzegu? Nieustannie robimy różne formy promocji i staramy się, bo jesteśmy największym uzdrowiskiem w Polsce. Mamy bardzo dużą ilość łóżek, tak zwaną bazę i uzdrowiskową, i turystyczną, wręcz przeogromną, bo na miasto, które ma 46 tysięcy mieszkańców, mamy 50 tysięcy łóżek. W różnym standardzie oczywiście, ale baza hotelowo-gastronomiczna jest na bardzo wysokim poziomie i jakbym zachęcił, zapraszam nieustannie do Kołobrzegu w celu i tak zwanej turystyki zdrowotnej. Po pierwsze, po drugie wypoczynku, ładowania akumulatorów na następny okres swojej pracy, swojego życia. Kołobrzeg jest bardzo przyjaznym miastem i czekamy na was. Co pan sądzi o prywatyzacji? Tutaj już mówiliśmy o tym, wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o Szczawnicę. Szczawnica została sprywatyzowana i nieźle się ma. Tak, i nieźle. Ale wie pani, Szczawnica to jest... To jest szczególny moment dla swojego uzdrowiska, ponieważ tam Szczawnicę wykupili, rodzina wykupiła, która kiedyś była właścicielem. Tak. Tak. I oni z sentymentu a do sentymentu trzeba mieć pieniądze. I z pieniędzy, które chyba tam przywożą ze swojego biznesu zewnętrznego, no już piękne sprawy porobili, a to nie wszyscy mogliby mieć takie intencje i takie zachowania, bo to też i historia, która bardzo mocno związała się z tą rodziną i z kultem tej Szczawnicy. Czyli? No, jeśli idzie o prywatyzację,
Na razie jest dobrze, bynajmniej w naszym układzie, kiedy zarządza Urząd Marszałkowski, uzdrowiska mają się dobrze i niech tak będzie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.